Wakacje sprzyjają szalonym pomysłom, dlatego możecie być pewni, że w dzisiejszym podsumowaniu miesiąca nie tylko będzie o książkach przeczytanych, ale też i o takich, które przeczytane będą. Bardziej lub mniej z własnej woli. Zostańcie z nami. Dobra, nas może wakacje średnio dotyczą, bo kiedy przynieśliśmy ostatnie świadectwo ze szkoły? No ja 9 lat temu. Ty 10 pewnie. Tak, ja pewnie 10 lat temu, bo ty kiblowałaś rok dłużej w szkole. Ha, 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 ha. Dlatego możesz się wytłumaczyć, dlaczego kiblowałaś rok dłużej. Bo chodziłam do technikum, a technikum, jak wiadomo, są 4-letnie, a przynajmniej były. Teraz nie wiem, jak to tam się pozmieniało. No ja chodziłem do liceum 3-letniego. Mnie zależało przede wszystkim na tym, żeby jak najszybciej skończyć edukację i być wolnym człowiekiem. No w każdym razie wtedy obchodziliśmy ostatnie wakacje. No i teraz tak, Teraz mamy cały czas wakacje. Kto ma, ten ma. No dobrze, kochani, tak jak mówiliśmy, ja mówiłem, my, czytacz, mówiliśmy we wstępie tego odcinka. Dziś będzie nie tylko o książkach przeczytanych, ale też o takich, które nie są jeszcze przeczytane. I tutaj między innymi taką akcję sobie wymyśliliśmy z czytaczową, takie wyzwanie wzajemne. Czytaczowa, powiedz, na czym to wyzwanie będzie polegało. Każdy z nas przygotowało dla drugiego 5 tytułów, spośród których będzie wybierało. Oczywiście nie będzie znało tych tytułów. Mamy o miseczki, jajeczka. W każdym jajeczku jest tytuł książki, którą będziemy odrzucać. Będziemy odrzucać i ta, która zostanie. Na końcu. Ta będzie do przeczytania. Oczywiście. Czyli. Znaczy, czytacz losuje z mojej miseczki, bo to są tytuły dla niego. Tak. A w tej miseczce są tytuły dla mnie, więc ja losuję z tej. I przez cały odcinek będziemy usuwać po jednym jajeczku, aż zostanie to jedno, ostatnie, w którym będzie się znajdował tytuł, który będziemy musieli przeczytać. Tak, czytaczowej bardzo zgrabnie przez usta przeszło usuwanie po jednym jajeczku. No. Tak, i bardzo obrazowo to przedstawiłaś, także będziemy tak przez cały odcineczek sobie losowali, wybierali to, co odpada i ostatecznie zobaczymy, co też przeczytamy. No dobra, kochana, zacznij ty od pierwszej książki, jaką przeczytałaś w czerwcu. Pierwszą książką, jaką przeczytałam w czerwcu, będzie Player One. Będzie? Było Player One, o którym już w sumie mówiłam przy okazji filmu o Drodze Szamana. Tak, wirtualna rzeczywistość. Tak, jest to książka futurystyczna, dziejąca się w świecie gry Oasis, gdzie nasz główny bohater toczy walkę z innymi użytkownikami, innymi graczami, toczy walkę o główną nagrodę, jaką jest przejęcie władzy na całym Oasis, bo cały twórca całego tego Oasis, powtarzam się jak nie wiem co, umarł i zostawił w spadku właśnie tą swoją spuściznę, tak? Dobrze mówię? Tak. Tak. I właśnie, żeby rozwiązać, żeby dostać właśnie tę całą nagrodę jego spuścizny, trzeba zdobyć 3 klucze, a to jest bardzo trudne. No powiedz teraz, czy ci się książka podobała, bardzo zanim dojdziesz do zdradzenia zakończenia. Książka bardzo mi się podobała, jest to jedna z lepszych książek, jakie czytałam w tym roku. Pochwalę się, na Goodreads dałam nawet 5 gwiazdek, a ja 5 gwiazdkami nie szargam sobie tak na prawo i lewo. Na prawo i lewo nie szargam. Na prawo i lewo nie rozdaję tak sobie, więc dla mnie naprawdę książka jest świetna, genialna i bardzo polecam. Tak. Nie umiem się wysłowić dzisiaj. No tak pokażę w pakiecie, bo te dwa kloce poszły, czyli Bratobójca i Głosząca Kres, drugi i trzeci tom Wojny Lotosowej Jaya Christopha, seria absolutnie genialna. Na kanale jest już recenzja tych dwóch tomów, zresztą pierwszego również, i możecie z tej recenzji dowiedzieć się, że te książki uznałem, te trylogie uznałem za najlepszą trylogię młodzieżową, taką fantasy, jaką w życiu czytałem, także możecie mi uwierzyć na słowo, że to jest coś naprawdę świetnego. Są klimaty, czasy despotyczne, Japonia feudalna, walka o władzę, zatrucie środowiska, fantastyczne stworzenie, mitologia japońska i wiele, wiele więcej takich rzeczy, o których tutaj się rozgadywać nie będę, bo rozgadywałem się w recenzjach, które możecie sobie bardzo łatwo kliknąć, tak klik i obejrzeć. Także tak. Losowando. Losowando. Kto pierwszy? Panie mają pierwszeństwo. Boję się, co tam jest. Losuję. Mam ja. Czytaczowa jeszcze wylosowała pierwszą rzecz, której nie przeczyta. Tak, której nie przeczytam. Zobaczymy, czy będę płakać, czy emocjonująca się chwila. Dożywocie Marty Kisiel. Tak wiem, liczyłeś na to, że właśnie to przeczytam.
że to jednak nie tym razem, może następnym razem. No, do diabła. Boże, ale tak wiecie co? Skoro to odpadło pierwsze, daj się boję, co tam dalej jest, naprawdę. Dobra, teraz ty losuj moje jajko. Znaczy, będę losował. Moje jajko jest. Dobrze. Co tam jest? O jejku, jejku. Karteczka. Moja jest bardziej... Czyli jest... Dużo. Łowczyni Virginii Becker. Szkoda. Jasna cholera, obstawiam, że to będzie w jajeczku. To co tam jest dalej? Dobra, omawiamy kolejne książki, a potem będziemy losowali kolejne jajeczko. Ja się ciebie boję. Ja też się ciebie boję, bo to najlepsza książka, jaką mogłam trafić, właśnie została odrzucona. Kolejną książką, jaka trafiła w moje ręce w tym miesiącu, była Szalona wiosna Aleksandry Tyl, czyli książka polskiej autorki. I jest to książka naprawdę niesamowita. Nasza główna bohaterka zostaje porzucona przez swojego faceta i w ramach zemsty planuje dla niego coś takiego strasznie podłego, bym powiedziała. Bo trafia do szamana i z tym szamanem właśnie to sobie tak obmyśliła taki plan, ale niestety on nie wychodzi, ten plan, i trafia ona do ciała pewnego mężczyzny i sobie przebywa w tym mężczyźnie, dziwnie to brzmi, ale tak właśnie jest, przez jakiś czas i właśnie, no, zatruwa mu życie, można powiedzieć. Ale naprawdę, świetna książka, świetna. Pocieszna. No w sumie można powiedzieć, że jest pocieszna. Komedia jest to romans pomyłek. Oczywiście. Tak, komedia pomyłek, romans świetny. Nie wiem, co mam powiedzieć. Naprawdę ją polecam. Troszkę klocek, ale naprawdę łatwo, szybko się czyta. A czcionka duża. No w sumie tak. Czcionka jest duża, więc myślę, że dwa dni będzie połknięta. No, także klockiem się nie należy przejmować. U mnie kolejna książka Triskel Krystyny Chodorowskiej. Czyli też nowość na naszym polskim podwórku fantastyki. Książka opowiadająca, no, taką, powiedzmy sobie, normalną historię, taką oklepaną historię, bo mamy oczywiście kraj, który jest despotą, który rządzi, zniewala inne państewko i tam oczywiście ludzie chcą wolności, walczą o wolność, chcą buntu, i tutaj główna bohaterka, która jest obdarzona nadprzyrodzonymi mocami, aczkolwiek te moce tutaj nie są tak eksponowane mocno i paskudnie, stara się na swój własny sposób dotrzeć do oczywiście wyzwolenia, do rozwiązania tam różnych problemów. Tutaj też nie będę się rozgadywał o tej książce, bo recenzja również była na kanale, także co ja się tutaj będę rozgadywał. W każdym razie książka, im dalej, im więcej czasu od przeczytania, tym bardziej mogę powiedzieć, że podobała mi się, bo coraz częściej zastanawiam się nad drugim tomem i chciałbym przeczytać już drugi tom. Bo po prostu historia ciekawa. Powiem wam, tak troszkę inaczej opowiedziana, tak z taką nutką, z taką szpileczką. I budzi zainteresowanie na pewno. No i jeszcze taka jedna książka. Nie ukryjesz się, Susan Lewis, mój po prostu faworyt, jeżeli chodzi o thrillery. Wspaniała, cudowna książka, również recenzja na kanale była. Znaczy recenzja, omówienie bardziej z czytaczową problemu przedstawionego w tej książce. Ale książka, jeżeli jesteście rodzicami albo nie jesteście rodzicami, dla każdego jest po prostu fantastyczna książka, która każe się zastanowić nad zbrodnią i karą, nad sensem zbrodni, nad sensem kary, nad sprawiedliwością. Daje takiego kopa. Daje kopa, że aż dupa boli. Boję się. Dobrze, to teraz chwilę. Ja pierwszy będę tak losował. Cztery jajeczka zostały. Losy. Cztery jajeczka. Dla człowieka, który przez całe życie jest przyzwyczajony do dwóch, to tak cztery to tak dużo. Dobrze, czego nie przeczytam? Bo oczywiście tutaj nie ma, że boli. Jeżeli... A, jedź, jajeczko. Jeżeli wylosujemy coś, to musimy to przeczytać, cokolwiek by to nie było. Nie. Wiecznie żywy Isaac Marion. Szkoda. Wszystkie te najlepsze odpadają ci, co? Dobra, ja się boję u ciebie. Dobra. Dobrze, czego czytaczowa nie przeczyta? Trzeba ten plaster zedrzeć, co tu mamy? Marsjanin, Andy Weir. Weir. Kurde, no. Tak właśnie myślałam, że też dasz Marsjanina. I dalej się coraz bardziej boję, bo to jest to, co ja myślę. Ja to wiem. Ja tego nie przeczytam i będzie po zabawie. Ja koniec, wiem, finito. Ja wiem, co tam jest. I czytaczowa ma.
trzecią książką, jaką przeczytałam w czerwcu, była Droga Szamana Wasilija Machanienki, tak? Dobrze. Tak. Jest to również świat gry, tylko że to jest rosyjski świat gry, gdzie ten świat gry został, tak powtarzam się, tak jakby wykupiony przez rząd i wykorzystuje ten rząd ten świat gry do swoich niecnych celów. Nie, no tak naprawdę, oczywiście tam jest więzienie w tym świecie gry i nasz główny bohater książki trafia właśnie do tego więzienia i w tym więzieniu próbuje przetrwać lub wejść po prostu do tej gry, do tej wolnej gry. Tak jakby nie siedzieć w tej kopalni, do której został zesłany, tylko po prostu iść i sam w tej grze sobie żyć gdziekolwiek tam będzie. No i to jest naprawdę świetna książka. Ja się na przykład świetnie bawiłam przy niej, co się w ogóle nie spodziewałam, bo to raczej nie jest typ książek, które ja bardzo lubię, które nawet trochę lubię, a ta mi się bardzo spodobała. Jest przezabawna, postaci są naprawdę bardzo osobliwe, bym powiedziała. Chyba się zgodzisz ze mną, są bardzo osobliwe. Zwłaszcza właśnie tak. Nasz ten główny bohater, taki cwaniaczek, taki kombinator Janusz Biznesu, bym powiedziała. Takie inne, świeższe podejście. Tak. I no, ty też coś powiedz, bo też to czytałeś, to jest twoja książka, też tego miesiąca. No tak, no też książka, którą przeczytałem w tym miesiącu. Oczywiście recenzję możecie zobaczyć na kanale, takie omówienie zbiorcze w ogóle tematów Lit RPG, bo to jest jeden z przedstawicieli nowszego nurtu, jakim jest Lit RPG. No generalnie... Tak jak czytaczowa już wspomniała, rząd chcąc wykorzystać potencjał wirtualnego świata, stara się spieniężyć ten wirtualny świat i między innymi właśnie więźniowie zamiast trafiać do tradycyjnych więzień, trafiają do więzień w świecie gry, gdzie mogą się wykupić, gdzie mogą sobie wejść do ogólnego świata gry. To oczywiście walka o wolność cały czas, o przetrwanie i to jest takie, powiedziałbym, bardzo niezachodnia walka o przetrwanie, którą nasz bohater tutaj uprawia. Różne takie poboczne wejścia, które na pewno zainteresują takich czytelników, którzy nie lubią takich schematycznych rozwiązań, bo książka niby może się wydawać schematyczna, może tam do schematycznego finału chcieć prowadzić, ale bohaterowie cały czas gdzieś tam coś pokątnie, pobocznie próbują sobie zyskać, co jest według mnie fajne i to jest takie bardzo rosyjskie. Nie parcie na bohatera, że ja jest bohater i ja to wszystko zrobię, tylko patrzenie na swój własny interes, że mnie ma być dobrze, a reszta to mnie ma być dobrze. I to mi się strasznie podoba i tyle ode mnie na temat tej książki. Obejrzyjcie oczywiście tamten film, który nagraliśmy z czytaczową, bo tam jest więcej o tej książce. Tak, ja się nie mogę doczekać kolejnej części. Mam nadzieję, że tak. Niedługo będzie. Tak. Książka, którą ja przeczytałem, no nie pokażę wam tutaj, bo nie ma okładek na czytniku, rzecz jasna książka. To jest bardzo niecodzienny tytuł, jeżeli chodzi o mnie. I to jest Ciało Wiktora Jerofiejewa. Człowieka, którego spotkałem osobiście rok temu, kiedy byłem na spotkaniu z Dmitrijem Głuchowskim i chcąc zająć dobre miejsce na Głuchowskiego, wziąłem udział też w panelu, w prelekcji Jerofiejewa, który okazał się być fascynującym człowiekiem. No i o czym jest Ciało? No Ciało to jest taki zbiór anegdotek, takich refleksji, powiedziałbym wręcz, na różne tematy związane z człowiekiem, z cielesnością. To jest bardzo refleksyjna książka, tak? To nie jest fabularna książka, podzielona na różne rozdziały, które są poświęcone różnym częściom ciała, między innymi jajom na przykład i tym, jak bardzo są one niedopieszczane przez kobiety i pomijane. Jajom. Tak. Generalnie książka pobudzająca do myślenia, dająca czadu. Można powiedzieć troszeczkę, jeżeli ktoś czytał Biegunów Olgi Tokarczuk, bo ta książka jest teraz na topie, to w ciele mógłby tam coś znaleźć dla siebie, aczkolwiek wydaje mi się, że Jerofiejew ma takie celniejsze oko, celniejszy ogląd na rzeczywistość i w ogóle fajnie tą rzeczywistość tam punktuje na wielu różnych płaszczyznach, na wielu różnych poziomach poprzez właśnie takie celne anegdoty, celne spostrzeżenia. Strasznie mi się ta książka podobała, mimo że to zupełnie, powiedziałbym, nie jest mój typ literatury, jaki czytam, no ale przekonał mnie człowiek. I to jest też dobra rekomendacja. Przekonał mnie człowiek, który tak dobrze gadał, tak ciekawie gadał, że nawet po roku, kiedy już miałem możliwość sięgnąć do czytnika, pomyślałem, kurczę, sprawdźmy tego gościa, co on takiego fajnego napisał. Dobra, pora na... Na losowando. Teraz ja może pierwsza. Dawaj, niech to już będzie za mną. Boję. Co wylosowałaś? Boję się. Tekst Dmitry Głuchowski. Nie. Helena, mam zawał. Ja też mam zawał, bo to są te książki, które losuję, to są te, które byłabym w stanie nadchętnie bardzo przeczytać, a teraz im dalej w las, tym coraz gorzej. Dawaj. Kochani, mnie czeka chyba rozwód. Jeśli wylosuję tę książkę, którą powiedziałam, że nie będę czytać, nawet jak ją wylosuję, to cię zabiję.
Znaczy, nie wiesz, czy ta książka tam w ogóle jest. O. Leć, jajko, leć! Zabij niepotrzebnego! Co my tu mamy? Bo nie pamiętam, co było na różowej. Przez burzę ognia, Weronika... Rosji. Ty chciałaś mi przez... Dlaczego? Mi się książka podobała. Była bardzo nietypowa. Taka mniej Ty chciałaś mi przez burzę ognia. O ty, a ja miałem wyrzuty sumienia z tego, co ty tam znajdziesz. O ty świniaku, prosiaku. Ostatnią książką, jaką przeczytałam w tym miesiącu, było Cinderella Kelly Oram, czyli typowa młodzieżówka z motywem Kopciuszka. Mamy dziewczynę Kopciuszka i księcia. Tak naprawdę... Chodź, nie śmiej się proszę ze mnie. Dziewczyna ma swojego internetowego przyjaciela, którym konwersuje od wielu lat, ale tak naprawdę nie wie, kim on jest. A okazuje się, że jest on światowej sławy, aktorem młodzieżowym i w ogóle w tych wszystkich młodzieżowych filmach gra i super fajnie jest. I tak naprawdę jedyną rzeczą, jaka ich połączyła, to ulubiona książka. Ulubiona książka, której ekranizacja powstaje i właśnie ten aktor, ten jej przyjaciel ma zagrać główną rolę w tym filmie. I właściwie wszystko toczy się wokół tej książki, tak mogłabym powiedzieć, wokół ich przyjaźni i próby w sumie odnalezienia akceptacji wśród rodziny i przyjaciół, bym powiedziała. W sumie jakaś głębia jest w tej książce, chociaż ja bym zaliczała ją do takiego typowego młodzieżowego czytadła, tak jak Bad Boys Girls na przykład. Ale naprawdę polecam, fajnie się czyta, szybko się czyta i naprawdę miło spędziłam z nim czas. Cóż tu więcej mogę powiedzieć? Drobnostka. Drobnostka, fajna książka naprawdę. Ja w tym miesiącu czytałem też Wszystkich Świętych, to nie Budka Suflera, Przeklętych Świętych Magii Stillwater, recenzja również na kanale. To książka, która wzbudziła we mnie bardzo duże, takie fajne, pozytywne uczucia, bo spodziewałem się czegoś zupełnie innego, a tutaj było naprawdę fajnie to przedstawione. Motyw świętych, znaczy świętych. Nie tyle świętych, co ludzi i rodziny, która potrafi zdziałać cuda, ale ich cuda polegają na tym, że kiedy przychodzi do nich człowiek w potrzebie, potrafią ten jego problem przedstawić w formie fizycznej. Wówczas to człowiek, który przychodzi do nich w potrzebie, otrzymuje cud w postaci takiej, że musi się teraz borykać z fizycznym odzwierciedleniem swojego problemu. A drugi cud musi sobie zdziałać sam poprzez taką akceptację tego problemu, poradzenie sobie z tym problemem. Bardzo, bardzo fajna książka. Nie będę się rozgadywał, bo recenzję całą macie na kanale, także klikajcie i oglądajcie. No i wreszcie ostatnia książka, jaką przeczytałem w tym miesiącu. Nie mogło się obyć oczywiście bez Uniwersum Metro, które wiecie, że uwielbiam, kocham i nadrabiam, kiedy tylko mogę. Tym razem padło na Denisa Szabałowa, Prawo do życia, czyli drugi tom jego trylogii. No przyznam szczerze, no wychodzimy tutaj u Szabałowa przede wszystkim z tego klimatu podziemnego. Ta postapokalipsa już nie jest taka podziemna, człowiek już nie jest taki zamknięty w tych blaszanych puszkach jak u Głuchowskiego w Metrze, tylko wychodzi gdzieś tam na powierzchnię i stara się walczyć o swoje. U Szabałowa, który pisze jako chyba jedyny z uniwersum taką typową powieść militarną, to jest coś naprawdę wielkiego, bo przedstawia tutaj przede wszystkim ludzi. Tam potwory schodzą, mutanty na dalszy plan, liczą się relacje między ludźmi. I to jest genialne, aczkolwiek przyznam wam szczerze, że Prawo do życia troszeczkę mnie zaskoczyło kierunkiem, w którym Szabałow poszedł, ponieważ poszedł troszkę w takie science fiction, ale o co tam chodziło, nie powiem wam, ale zdradzę wam jedno. To będzie taki spoiler na przyszły miesiąc, bo w lipcu zdążyłem już przeczytać trzeci tom tej trylogii, że zapowiada się bardzo mocne zakończenie tej trylogii. I cóż, Metro, ho, 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 rządzi. A tak w klimacie Metro to jeszcze tak zdradzę, tak szybko, że przeczytałem, no nie powiem, że to jest książka, bo to jest taki komiks. The Outpost, to jest komiks od Głuchowskiego. To jest pierwsza historia osadzona w Ameryce. Powieść graficzna, komiks. Bardzo fajne, bardzo ładne ilustracje w ogóle i bardzo fajnie to przedstawione, aczkolwiek nie wiadomo, czy to kiedykolwiek wyjdzie gdzieś, bo ponoć ilustratorka, czy tam ilustrator nie jest już zainteresowany projektem, także szkoda, bo naprawdę fajnie się zapowiadało w ogóle. Czemu Uniwersum Metro nie ma jeszcze w Ameryce? Co, Ameryka została zniszczona podczas tej wojny, czy co? No w końcu, bo oni zawsze ratują świat, zawsze są, wiesz... Może tym razem się nie udało ratować świata. Może. Przynajmniej Ameryki. Dobra, kochani, to teraz pora wyłonić... Ostatnie książki, których nie przeczytamy. Jajo żółte czy pomarańczowe? Dobra, wezmę pomarańczowe jajo. Czyli czego nie czytam? Dramatyczna muzyka. Lecz jajko! Czego nie przeczytam?
tamte dni, tamte noce. Rany boskie, nie chciałem tego czytać, nie. No to nie, nie wiem, ja słyszałem, że tam są bardzo brzydkie fetysze stóp. Nie, to było przesadzone bardzo. No dobrze, więc zaraz się dowiem, co przeczytam, a to czego czytaczowa nie przeczyta. Dobra, uwaga. Ostatnia książka, której czytaczowa nie przeczyta. Boję się. Dyskretne szaleństwo Mindy McGuinness. Ach, cudowny thriller kobiecego. Wiesz, co jest najlepsze? No. Nie pamiętam, co było ostatnią książką, którą to jest. No jak to? Dobra, dawaj, dowiedz się pierwsza, co przeczytasz. No, boję się, dobra. Nie chcę tego czytać. Co czyta, trzeba przeczytać. I oczywiście czas na przeczytanie. Masz, proszę. Czas na przeczytanie mamy do końca lipca i tak. Będziemy nagrywali z tego vloga, o ile nam się uda vloga nagrać, i będziemy się spowiadać. Boję, no dobrze. Wyjmij tą kartkę. Już pewnie wiesz. Ja się domyślam. A ja się zupełnie nie domyślam. Uwaga, uwaga, uwaga. O, ja cię! Buntowniczka z pustyni. Dzięki! A czyta trzeba Iluminę. Tak, Iluminę. O kurde. Ale ulga, ja pitole, naprawdę, ale ulga. Ja też. Przez burzę ognia, tamte dni, tamte noce. Przez burzę ognia? Dlaczego jesteś uprzedzony? To jest bardzo fajna książka. Bo tam są stopy. Stopy są brzydkie, obleśne. Ognia? Nie przez burzę ognia. No, a też są stopy, na pewno chodzą na stopach. No na pewno, to akurat nie ma wątpliwości. Także czytamy. Czytamy. Jesteście świadkami magicznego kontraktu, który jest nierozerwalny jak czara ognia do końca miesiąca. A zawsze można użyć konfundus. Ja ci dam konfundusa. No a teraz ostatnia taka atrakcja na dzisiaj. Bo z okazji 10 tysięcy subskrypcji na kanale na Facebooku ogłosiliśmy taką zabawę, w ramach której możecie wybrać książkę dla mnie, którą zrecenzuję w przebraniu. I teraz dla was taka szansa. Zgłaszajcie w komentarzach tytuły po jednym tytule. Każdy może zgłosić jedną książkę, którą według tej osoby powinienem przeczytać. Czytacz, nie czytaczowa. Czytacz. I książka, która zdobędzie najwięcej komentarzy, nie liczą się tam polubienia, tylko komentarze, przejdzie do następnego etapu. 10 książek, które zdobędą najwięcej głosów, przejdą do następnego etapu, gdzie wasze wybory skonfrontujemy z wyborami z Facebooka i będziecie głosowali na tę jedną, jedyną książkę, którą przeczytam. Warunek: do 500 stron, żadne encyklopedie, żadne dziwactwa, żadne poezje, powieści. No i tyle, no cóż, wpisujcie swoje typy w komentarzach. A my tymczasem będziemy się z wami żegnać? Nie pożegnamy się, jeszcze poinformujemy o Polkonie. Polkon, karteczkę tutaj mam. Od 12 do 15 lipca odbędzie się w Toruniu Polkon, na którym znajdą się wspaniali autorzy, m.in. Uroborosa, Marta Kisiel, Martyna Raduchowska, Krystyna Chodorowska, Aleksandra Janusz-Kamińska. Będzie cudownie, będzie wspaniale, ja tam będę nękał ich autorów i będzie też m.in. Andrzej Sapkowski. W ogóle dużo ciekawych rzeczy się zapowiada na toruński Polkon. Ja tam będę, czytaczowa pewnie nie. Możliwe, że będę. No i cóż, tyle od nas na dzisiaj. Mamy nadzieję, że to podsumowanie miesiąca wam się podobało. Zapraszamy do subskrybowania tego kanału oraz do subskrybowania kanału Niezłej Matki Natki Czytaczowej. I wpisujcie w ogóle, co sądzicie o tych naszych typach. Czy przeczytam Buntowniczkę z pustyni, czy czytaczowa przeczyta Iluminę. Już widzę tylko kloce, jak mi ręce odpadają. Dajcie znać i trzymajcie się ciepło, buziaki. Wam pa, pa. Ślemy miłych wakacji. Ciekawe, kto wygra Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Na pewno nie Polska i na pewno nie Niemcy. To było głupie. Czyli drugi raz, pa, pa. Pa.